Wiernej Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. To jest rota odczytana dla wszystkich radnych. I teraz po prostu znowu według tej listy będę kolejno wywoływał radnego tutaj przed mikrofon, żeby złożył po prostu te słowa, po prostu przysięgi. Proszę wobec tego pierwszego radnego Edmunda Armatowskiego. Ślubuję tak mi dopomóc Bóg. Dziękuję bardzo. Proszę radnego Wiesława Formylę. Ślubuję tak mi dopomóc Bóg. Dziękuję bardzo. Proszę panią Dorotę Elas. Ślubuję tak mi dopomóc Bóg. Proszę radnego Stanisława Lis. Ślubuję, tak mi dopomóc Bóg. Poproszę radnego Leszka Maliszewskiego. Ślubuję, tak mi dopomóc Bóg. Zaufanie, jak mnie obdarzyliście na początku minionej kadencji, w 2014 roku, pomimo tego, że byłem nowicjuszem w tej dziedzinie, przy waszej pomocy, bo z poprzedniej razy jest tu was jest naszych radnych. Udało się zachować to zaufanie, tak? Skoro powierzyliście mi kolejny raz przewodnictwo rady. Ufam, że zdobyte przez te 4 lata doświadczenie i wiedza samorządowa pozwolą na jeszcze lepsze i niejako zmarsze wypełnianie obowiązków i zadań wynikających z zajmowania tego stanowiska w obecnej kadencji. Że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd będę sprawować tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Somonina. Tak mi dopomóż Bóg ciałem. To serdecznie państwa powitać w innej roli. Dotychczas to było 24 lata w Gminnym Ośrodku Kultury. Ja się zastanawiałem dzisiaj, czy coś przygotować, ale ja z natury wolę mówić to, co czuję w danym momencie. Jest mi ogromnie miło, że możemy spotkać się tak licznie dzisiaj. Jestem zaskoczony i bardzo wszystkim państwu dziękuję za to. Chciałem pogratulować nowo wybranemu przewodniczącemu i Radzie Gminy Somonino, wszystkim radnym. Tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, czy z mojego komitetu, czy z drugiego, chcemy tworzyć jedność. Chcę powiedzieć państwu, że ja sobie obiecałem, ponieważ jestem jednym z was, i chciałbym, żeby tak zostało. I chciałbym też jako jeden z was, dla was i dla całej wspólnoty pracować. Żebyście mogli się jednoczyć. Żebyście mogli razem dla wspólnego dobra przez te 5 lat kadencji pracować. Chciałbym, żebyśmy tworzyli jedną wspólnotę, która dla naszych mieszkańców, dla dobra gminy potrafi stworzyć coś dobrego, coś pięknego. Chciałbym też, żebyśmy wszyscy się jednoczyli we wszystkich instytucjach. Niezależnie, czy to jest szkoła, czy to jest ośrodek zdrowia, czy to jest Centrum Integracji Społecznej, to będzie Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka, czy Ośrodek Pomocy Społecznej, wszystkie instytucje, ale przede wszystkim, żeby też jednoczyli się dla tego wspólnego celu pracownicy Urzędu Gminy. Chciałbym, żebyście tu stworzyli fajną atmosferę, żeby to było tutaj ciepło, żeby każdy mieszkaniec gminy był z uśmiechem obsługiwany, bo chcę powiedzieć, traktuję swoją pracę wójta jako służbę. Jest to służba. Podmiotem są mieszkańcy, a urzędnicy, którzy pracują w tym urzędzie, też pełnią służbę dla dobra wszystkich mieszkańców. I tak odbieram moją pracę na przyszłość. Ja sobie napisałem w czasie wyborów takie słowa. Łączyć, a nie dzielić. I też zawsze powiedziałem, że gmina Somonino zasługuje na więcej. Uważam, że dużo by można jeszcze mówić,
ale chciałem podziękować też bardzo gorąco, tak jak tutaj pan przewodniczący dziękował, wszystkim mieszkańcom, że poszli do wyboru. Pogratulować wyboru na przewodniczącego Rady Gminy panu Andrzejowi, panu wójtowi. Chciałem też jak gdyby paru słowa określić to, co w ciągu tych 8 lat, że tak powiem, się udało zrealizować. Składam serdeczne podziękowania wszystkim tym, z którymi w ciągu tych 8 lat miałem możliwość, że tak powiem, współpracować na szczeblu gminnym, powiatowym, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego czy ministerialnego. Ten okres 8 lat nie jest dla gminy straconym okresem. Jest to okres, w którym wykonaliśmy, czy zostały wykonane ważne inwestycje w różnych dziedzinach i w ramach tych podjętych działań nasze miejscowości poszczególne po prostu zyskały. Wsłuchiwałem się w głosy państw, mieszkańców poszczególnych sołectw. Efektem tego właśnie były wykonywane zadania.